зауважився, що тільки велике місто позоставило слід в діях. Натомість малі місцини всі позоставали в тіні. Єднак, то тільки сон стереотипи. День добрий, запрашуємо дітей до Балінгрудка. Вісь Бугілішки належала до двору Пунжан, який то ще знайдував по другій стороні вілі, яку мами акурат переді мною. Przez dłuższy czas należało to do Radziwiłł. Mieli tam mlyn, dwór oraz prom. I właśnie tym promem była możliwość przedostania się do tej miejscowości. Bugieliszki to dawna nazwa Balingródku. Miejscowość została przyimienowana na początku XIX wieku, kiedy to dwór w Punżanach przeszedł na własność Balińskich. Ignacy Baliński, marszałek powiatu wileńskiego, chcąc ożywić te tereny, zaczął gromadzić tutaj rzemieślników. Dzisiaj mamy dosłownie kilka chat. Jednak na początku XX wieku to było miasteczko. Przynajmniej to wynika z listów Piotra Stawrowskiego. Kościół w Balingródku staraniem Ignacego Balińskiego zostaje wybudowany w 1825 roku. Niestety, po upadku powstania 1863-64 roku kościół zostaje zamknięty i stopniowo podupada w ruinę. Jednak staraniem inżyniera-architekta Piotra Stawrowskiego w 1928 roku kościół zostaje wyremontowany i konsekrowany pod wezwaniem Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. 30 września 1928 roku metropolita wileński arcybiskup Romuald Jałbrzykowski podczas aktu konsekracji w ołtarzu głównym zamieszcza relikwie świętego Kazimierza oraz świętego Stanisława, tym zakończając akt konsekracji. Interesujące jest to, że pierwszą świątynią chrześcijańską na terenie Balingródku był kościół unicki wybudowany przez Balińskich w 1818 roku. Inną ciekawostką jest to, że ksiądz proboszcz z Korkorzyszek Józef Szałkowski, nie chcąc, aby w Balingródku powstał kościół, rozpowszechniał różnego rodzaju pogłoski, że niby ojciec inżyniera-architekta Piotra Stawrowskiego miał być tym człowiekiem, który okradł kościół, a z tych cegieł, które skradł z drzwi, wybudował sobie stajnię. Oczywiście to tylko byli pogłoski. Parafia Balingródek obejmuje takie miejscowości jak wieś Bryże, Czyrany, Santoka, Punżanki, Balingródek oraz inne wsie. I interesujące jest to, że gdy powstawała parafia Balingródek, zazdrosny ksiądz proboszcz z Korkorzyszek Józef Szałkowski, nie chcąc stracić parafian, namawiał, podburzał miejscową ludność nie iść do nowego kościoła i nie przyłączać się do nowej parafii. I w ogóle groził, że świątynia upadnie, zostanie zburzona i tak dalej. Jednak minęło prawie 100 lat, a świątynia stoi, więc ksiądz proboszcz trochę skłamał. Tutaj także jest zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. I właśnie w tym okresie, w tych miejscowościach, przebiegał front niemiecko-rosyjski. Balingródek jest powiązany z żołnierzami Armii Krajowej. Na miejscowym cmentarzu spoczywają żołnierze Henryk Wolodzko Lada oraz Józef Pietrusewicz Talion, który zginął w 1947 roku. Od 2019 roku tutaj, na cmentarzu, są pogrzebani niezidentyfikowani żołnierze Armii Krajowej. Ksiądz Józef Mitko był wspierał partyzantów, dlatego pozwalał ich grzebać na cmentarzu parafialnym. Pomnik dla Lady ksiądz Mitko wystawił za własne fundusze. W Balingródku często bywali żołnierze 1., 4. i 5. Brygady Armii Krajowej, ponieważ dwór Punżany był bazą zaopatrzeniową dla partyzantów. Kaplica w Punżankach została wzniesiona w 1935 roku staraniem generała Wojska Polskiego Daniela Konarzewskiego, jako kaplica rodzinna. W krypcie kaplicy są szczątki generała oraz pozostałych członków rodziny Konarzewskiej. Miejscowi plotkują, że córka generała zastrzeliła się ojcowskim pistoletem z powodu nieszczęśliwej miłości do proboszcza balingródzkiego Józefa Króla. Ale kto wie, jaka to prawda? Niedługo potem Lada poległ, będąc w tylnej ochronie oddziału wycofującego się spod wierch bezdanki. Został pochowany na cmentarzu w Balingródku. W kilka dni po pogrzebie u Juranda zjawiła się matka Lady z prośbą o otwarcie trumny w celu pożegnania syna. Jurand, współczując matce, starając się ukoić jej ból po stracie syna,
powołał zespół mający zabezpieczyć realizację życzenia. Zespół w składzie adiutanta Juranda, Grom, dowódca szturmówki Korab i dowódca żandarmerii Sęp razem z matką Lady udali się do księdza, a następnie na cmentarz. Wykopaną trumnę odkryto. Matka nachyliła się nad zwłokami i trwała przez moment bez ruchu. Następnie wstała, wyjęła z podróżnej torby nóż i ponownie sięgnęła do trumny. Nachyliła się. Osoby asystujące znieruchomiały. Odpięła mundur i odchyliła jedną stronę do góry. Nożem rozpruła podszewkę i wyjęła złotą monetę. Wszyscy byli zdumieni. Zdumienie było jeszcze większe, kiedy żegnając się z Jurandem, wręczyła mu tą złotą pięciorubliówkę ze słowami: kupcie za to broń partyzantom. Jeżeli istnieje szczyt patriotyzmu, został on osiągnięty w tamtym momencie. Ciekawą postacią był ksiądz proboszcz Kazimierz Jan Mitko, który pełnił posługę duszpasterską w Balingródku od 1936 roku i aż przez czas wojny i dalej. Dbał o swych parafian, wspierał polską partyzantkę i karcił samogoniarzy. Pfu! Toż to skaranie boskie! No bo jakże, jest niedziela, ludzie idą na mszę poranną, a to zgroza! Chłop przemyka chylkiem z rojstów do chalupy, dzierżąc pietuszka pod pachą! Dalibóg! Guncwot! Nie wspomnę nazwiska, bo by wstyd było babie, że ma takiego piekielnika! He! Śmiejecie się, drodzy parafianie? Wiadomo, znacie, co to jest pietuszok. Wiem, nie jeden literek siwuchy wypędziliście przy jego pomocy. Cóż, niech wam idzie na zdrowie. Lecz nie czyńcie tego w niedzielę, gdy zdrowaśki trzeba odmówić. Nie bierzcie przykładu z guncwota, który zamiast w kościele, w chalupie i przy kielonku szuka rozgrzeszenia. Nie powiem, dobrą gonią siwuchę. Próbowałem. A wy co myślicie, że mnie człowiek? Ale nie pędźcie jej w świątek. Jak mogliście zobaczyć, Balingródek jest małą wsią. Jednak nigdy nie pozostał na uboczu dziejów i pozostawił swój skromny, aczkolwiek widoczny ślad. Przypominamy także, że te programy są tworzone za wsparciem Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie. Jakby ktoś z Państwa chciał nas wesprzeć, bardzo prosimy o kontakt i chcę powiedzieć, że od dzisiejszego programu jesteśmy na Patronite! Dziękujemy za cierpliwość i do spotkania w kolejnych odcinkach. Czekamy na Wasze lajki, ewentualne dislajki, komentarze, nawet hejt. My go się nie boimy.